Witaj Piotrze, no nareszcie tutaj jesteś w rozmowach przy kawie, bo widzowie prawdopodobnie zwrócili uwagę, że na tym mikrofonie taka naklejka jest u kawiarza, praktycznie w każdym odcinku mojego podcastu, no i też kubeczki, kawiarz. No to teraz właśnie powiem, że to jest ten facet, który tą naklejkę przysłał i który nam kawę dawał na spotkania przy kawie, no bo coś masz z kawą wspólnego. Tak, jestem prezesem Kawiarz Spółka Akcyjna i bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i za to, że przyjąłeś nasze gadżety reklamowe. Jednak widać, że to działa i cieszę się też, że wszyscy, którzy oglądają podcasty Bernarda, korzystają też z naszej reklamy. To tak, to była ta lokacja produktu, a teraz przechodzimy do części zasadniczej. Co u Ciebie słychać? Bardzo dobrze, dziękuję. Wracam do żywych i do biznesu. Byłeś wśród nieżywych. Byłem blisko. No właśnie, byłem blisko, ale teraz już jest dużo lepiej. Bo spotykamy się dlatego już u progu jesieni 2019 roku, że wróbelki ćwierkają, że czeka nas nowe, mocne uderzenie u kawiarza. Z czym to jest związane? Kawiarz jest to marka kawy, nad którą bardzo mocno pracowaliśmy jako agencja reklamowa Alento. To był nasz taki projekt pilotażowy. Chcieliśmy pokazać, że jesteśmy w stanie jako agencja zrobić bardzo dobrą markę. Okazało się, że ta marka jest dobra, że ten produkt, który dajemy, czyli kawę, jest bardzo dobry. Zaraz, chwila, czyli tak. Prowadziłeś, czy prowadzisz agencję marketingową, czyli pomagałeś różnym klientom w ich przedsięwzięciach marketingowych i postanowiłeś sprawdzić własne mięśnie i powiedzieć to co? To ja zrobię własną markę, tak? No bo można być ekspertem przeczytania jednej książki i pokazywać wszystkim, że się wszystko wie, nie wiedząc niczego tak naprawdę i nie mając własnego doświadczenia, ale można też spróbować na własnym przykładzie, pokazać coś, do czego się dojdzie i biznesowo to zweryfikować, żeby potem móc klientom pokazać, że faktycznie ja coś zrobiłem, to jest mój przykład, to jest moje doświadczenie i mogę tym doświadczeniem się z tobą podzielić, a nie jestem tylko teoretykiem. Znaczy to, że ja piję kawę kawiarza, że istnieje ta marka, to jestem częścią twojego eksperymentu. No, częściowo eksperymentu, ale częściowo z przemyślanego modelu biznesowego. Aha. Jasne, jasne. Tylko, że rozumiem, tak mówiąc poważnie, że ten eksperyment to się zakończył jakiś czas temu. W tej chwili to już jest po prostu poważna marka i z tego co widzę, to dużo więcej twojej energii, czasu i skupienia idzie właśnie na kawiarza. Natomiast no, działalność twoja, Alento, firma marketingowa wciąż istnieje, jak rozumiem, twój drugi biznes. Tak, to był pierwszy biznes, nadal istnieje, prowadzi różne projekty, między innymi wspomaga kawiarza. Ale przede wszystkim ja odnalazłem się w roli lidera tego projektu Kawiarz, spółki, do której też zapraszamy, którą chcemy rozwijać na arenie narodowej, polskiej, ale też i za granicą. Jasne, jasne. Zwykle nas oglądają twoi znajomi, moi znajomi, bo to jest takie nasze grono biznesowe, ludzie, którzy prowadzą firmy, którzy zarządzają firmami, troszkę osób, które pracuje w cudzych firmach, czyli takie, można powiedzieć, rozmowy przy kawie, takie nasze towarzyskie rozmowy. To też dla wielu z naszych znajomych nie jest tajemnicą, że mieszkałeś w Rzymie, tak, przez rok, prawda? Czy jakieś inspiracje przywozisz z Włoch? Tak, prowadzisz biznes w Polsce wiele lat, pojawiasz się w Rzymie, podpatrujesz to, co się dzieje w Rzymie i wracasz. Czy poza tym, że no tam miałeś dużo wyzwań związanych ze zdrowiem córki, z walką praktycznie o jej życie, ale czy też coś jeszcze przywozisz, czym się możesz podzielić z nami biznesowo? Może nie wyglądam na takiego, ale jestem bardzo aktywnym człowiekiem, obserwuję i też staram się wyciągać wnioski. No w związku z tym, że mamy kawiarza, mamy kawę, a pojechałem do Włoch i tak jak się pytamy przeciętnego Polaka, jaką kawę pijesz, to wszyscy mówią, że włoską. Okazało się, że w Włoszech nie ma plantacji kawy. I to co? Co się tak jak teraz mówisz, to oczywiste, ale pierwsza myśl jest taka, a skąd ta kawa jest? Z Włoch, tak? No właśnie, więc Włosi doskonale wykorzystali swoją markę narodową, wykorzystali swój potencjał, wykorzystali od początku do końca cały proces przygotowania kawy. Przez jakiś czas mieli kolonie w Etiopii, tam też mieli trochę możliwości, bo to jakby była ojczyzna kawy, mieli możliwości importowania tej kawy.
Później przygotowali cały proces od transportu poprzez palenie, specjalne parzenie. Wprowadzili standard espresso italiano i te wszystkie cappuccino, latte, wszystkie te kawy, one są w oparciu o espresso, o kafe. Więc i to tak przesiąkło do naszej kultury, tak przesiąkło do postrzegania kawy przez nas, Europejczyków, że jeżeli mówimy o kawie, to już myślimy o Włochach. A tak naprawdę to jest bardzo dobry projekt marki narodowej, wykorzystany do kawy. Czyli taka inspiracja, którą przywozisz z Rzymu, to jest to, że Włosi dokonali majstersztyku, jeśli chodzi o stworzenie wizerunku siebie jako mistrzów od kawy i sklejenie gdzieś wizerunku kawa to Włoch. Na pewno w mentalności Polaków tak jest, tak działa marketing. W związku z tym, że jesteśmy bardzo blisko marketingu, chcielibyśmy coś podobnego zrobić w oparciu o kawiarza, o polską, porządną kawę, świeżo paloną w lokalnych palarniach w Polsce i być może na świecie. Ale to jest projekt bardzo szeroki, który zakłada wiele aspektów, od właśnie importu tej kawy, poprzez specjalny rodzaj palenia, poprzez specjalny rodzaj parzenia, czy specjalny rodzaj dystrybucji. O szczegółach nie mogę na razie opowiadać, bo jest to w fazie różnych testów i przygotowań, ale na pewno to, co będzie specjalną polską marką, może nie będzie się nazywało jako polska kawa, ale na pewno będzie to związane z kawiarzem, no będzie mogło podbić cały świat. Czasami nas słuchają też młodzi ludzie, 20-paroletni, i mówią: panie Bernardzie, ale niech pan swoich gości zapyta, jaka jest taka lekcja życiowa, lekcja biznesowa, co powinienem wiedzieć, mając 22-23 lata, co już wie człowiek, który jest 10 czy 20 lat starszy. Co byś powiedział takim ludziom? Każde doświadczenie w życiu jest ważne i często trzeba je przyjmować z pokorą. Może na początku sami nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak ono jest ważne w danym momencie, kiedy je doświadczamy, ale potem wyciągamy odpowiednie wnioski. No, trzeba mieć otwartość do wyciągania tych wniosków i pewną pokorę zrozumienia tego wszystkiego, co się działo. Czyli mówisz, jeżeli spada na ciebie coś, czego nie rozumiesz, co się wydaje dziwaczne w danym momencie, to daj sobie szansę pomyślenia, że coś z tego wyniknie, tak? Tak, i przede wszystkim określmy swoją pokorą to, że w tym momencie nie wiem, co to znaczy, ale pewnie będę wiedział w przyszłości. Znamy się prywatnie i wiem, że to jesteś człowiekiem, którego bym określił mianem człowieka, no, chyba niezniszczalnego, bo tyle, co przeszedłeś, i jeśli chodzi o walkę o życie swojego dziecka, i też o swoje misje w organizacji pozarządowej, gdzie no, też się dużo działo i też pokazałeś siłę charakteru, no to można by powiedzieć, jak, nie cierpiąc tyle, co ty, dojść do takiego hartu ducha? Czy jest jakaś droga prostsza niż walka o życie własnego dziecka, czy gdzieś praca w takim kraju, gdzie nikt z nas by się raczej tam nie chciał dłużej znaleźć? Ja myślę, że doświadczenie bardzo mocno kształtuje i oczywiście są autorytety, są osoby, mentorzy, którzy do pewnych wniosków pomogą nam dojść bez popełniania błędów, ale samo doświadczenie weryfikuje, i bo mentalnie my możemy być gotowi na wszystko, możemy sobie wszystko wytłumaczyć, ale to doświadczenie bycia gdzieś, bycia z kimś, bycia w sytuacji granicznej tak naprawdę, ono weryfikuje nasz cały światopogląd, weryfikuje nasze wartości i weryfikuje kierunek, w którym chcemy iść. Czyli to z jednej strony jest przerażające, bo mówisz, jeżeli nie doświadczysz tego, co ja, to nie będziesz tutaj, gdzie ja, ale z drugiej strony jest to też pozytywne, mówiąc, staraj się doświadczać, może nie wystawiać się niepotrzebne ryzyko, czy nie znajdować się w tych sytuacjach, w których gdzieś będziesz przekraczał tą granicę zdrowego rozsądku, no w twoim przypadku ty się znalazłeś w trudnych sytuacjach, no bo los tak chciał, Bóg tak chciał, prawda, ty się nie wystawiałeś na niebezpieczeństwa, one po prostu spadły na ciebie. Natomiast no, rozumiem, że apel taki ogólny dla nas jest taki: doświadczać siebie, znajdować się w różnych sytuacjach, może granicznych, ale nie poza granicą zdrowego rozsądku, no bo w tym się, rozumiem, buduje charakter, w tym się buduje poznanie samego siebie. Tak, no, testujmy się. Ja często, przechodząc w nowych miejscach, szukam innej drogi.
idę, próbuję przejść w inny sposób, próbuję przejść w alternatywny sposób, czy alternatywnym środkiem transportu, przez to moje doświadczenie się ubogaca i w momencie na przykład, kiedy muszę szybko gdzieś przejść, a widzę, że droga jest zablokowana, to ja znam drogę obok i nie mam z tym problemu. Mam wersję A swoich planów, wersję B i wersję C. Także ona już w głowie jest. Tylko kwestia, czy ja z tego teraz skorzystam, czy na przykład za 5 lat. Moim zdaniem jeszcze ważna jest przede wszystkim edukacja dzieci i dawanie im możliwości doświadczenia. No, dla mnie bardzo dużo inspiracji dało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, gdzie mogłem się zrealizować jako po prostu aktywny działacz, gdzie działacz to takie pejoratywne słowo, no ale osoba, która była aktywna na różnych polach społecznych. Z drugiej strony harcerstwo i też wyjazdy i spanie na ręcznie zrobionym łóżku polowym, tak, z różnych elementów drzewa, więc takie rzeczy, jak się przejdzie raz, przejdzie drugi raz, jak się tego doświadczy, to się wie, że istnieje inna rzeczywistość niż ta, którą sobie wymyślimy, opierając się na ośrodki masowego przekazu i o ten świat, to środowisko, w którym jesteśmy. Czy chciałbyś mieć w życiu same sukcesy? Nie. A co jest wartościowego w porażkach? Przede wszystkim nauka i ustawienie własnego kompasu życiowego. Bo jeżeli jesteśmy zbyt pewni siebie, zbyt mocno w siebie wierzymy, to taka porażka może zachwiać nasz cały światopogląd i całe nasze myślenie o sobie i własne poczucie wartości. A jeżeli każda porażka jest kolejnym elementem doświadczenia, to my to po prostu przyjmujemy jako bagaż naszych doświadczeń, który w każdej chwili możemy otworzyć i wykorzystać. Tak? Czyli życzyć komuś samych sukcesów to przekleństwo. Jeżeli życzymy sukcesów jako rezultatów doświadczenia porażek, to może być. To może być, tak? Ale też pamiętaj, że mamy to w pakiecie, tak? Że sukces z porażką idą w parze i na porażkach budujemy sukcesy. Przez parę lat studiowałem filozofię. Z tego na pewno pamiętam jedną rzecz, arystotelesowski złoty środek. Tego trzeba się trzymać. Aha, jasne. Oderwijmy się od wątków edukacyjnych, bo tak można powiedzieć, ten fragment, co się mówili, to mówiliśmy do naszych, można powiedzieć, ludzi, którzy mówią, no skoro zapraszasz pan mądrych ludzi, to niech nam jakieś mądrości powiedzą, ale wróćmy do naszych kolegów, do naszych rówieśników, którzy prowadzą firmy, którzy działają w biznesie. Jakie masz wrażenia? Czy w Polsce się trudno prowadzi biznes? Jeżeli obserwujemy to, co się dzieje w polityce, różne komentarze i tak dalej, to mamy wrażenie, że jest jakaś nagonka na przedsiębiorców, że przedsiębiorcy to jest totalne zło, że sami wyzyskują albo ktoś ich wyzyskuje. Ja myślę, że trzeba mieć pomysł i trzeba mieć konsekwencje w działaniu i wtedy i weryfikować to w postaci klientów, tak? Jeżeli klienci są, to znaczy, że mój pomysł jest okej. Jeżeli oni chcą to kupić, to znaczy, że jestem na dobrej drodze i muszę wszystko zrobić tak, żeby ustawić to środowisko, wokół którego prowadzę ten biznes. Jeżeli mam dobry produkt, dobrych ludzi, klienta, który jest w stanie kupić ten produkt, no to jest wszystko to, czego potrzebuję. A reszta to jest otoczenie, tak? Otoczenie, które może się zmieniać, może się nie zmieniać, a istotą bycia przedsiębiorcą to jest ryzykowanie. Ryzykowanie, że w pewnym momencie może coś się zmienić. A jeżeli ja nie zarządzam tym ryzykiem, to znaczy, że nie jestem przedsiębiorcą, tylko urzędnikiem na przykład, który ma określone ramy. Tak? Czyli tak ogólnie powiedziałeś, że to zależy, tak? Czy miałeś takie marzenia, żeby gdzieś pracować w innym kraju, żeby zakładać biznes w innym kraju? Czy gdzieś indziej byłoby lepiej niż w Polsce? Szczerze, no to powiedzmy, że założyłem biznes w innym kraju, tak? No, przenosząc się do Włoch, no też zarejestrowałem własną działalność z możliwością wykonywania jej we Włoszech, a z drugiej strony zainicjowałem towarzystwo biznesowe w Rzymie i w Mediolanie, poznając całą tą procedurę, mentalność i uwarunkowania włoskie, próbując
przedstawić naszą sieć networkingową w postaci towarzystw biznesowych na gruncie włoskim. Jaką główną różnicę widzisz między prowadzeniem biznesu w Polsce, a we Włoszech? My za mocno się przejmujemy i bierzemy do siebie pewne rzeczy. Tam na przykład ludzie bardzo mocno wyrażają swoje emocje, wygadają się, ta ekspresja jest. Wyrażają emocje, czyli co, kłócą się, obrażają się na siebie? Co to znaczy wyrażają emocje we Włoszech? Pokazują na zewnątrz swoje emocje, między innymi te negatywne, w sensie jakiś gniew, zaskoczenie, rozczarowanie. Oczywiście to ze znaną gestykulacją włoską. Jak to wpływa na relacje? Jak ktoś wyrazi ten gniew, rozczarowanie, to, zaskoczenie, co potem się dzieje? Ta relacja się osłabia? Tak jak ty mówisz, spuszczają to powietrze. Okej. Okay. Spuszczają powietrze i po tym, jak już się wygadają, to wracają do normalnej relacji, jaką mieli do tej pory. Aha, czyli to w ogóle nie wpływa na relacje, tak? To spuszczenie powietrza może nawet pogłębia te relacje, tak? Bo bardziej odkrywają drugą osobę w rozmówcy. Tak, tak. No to wydaje mi się, że to jest trafne spostrzeżenie, aczkolwiek tak głęboko to nie wiem. Jasne. Ty jesteś psychologiem, nie? Mam dyplom psychologa. Czy jestem psychologiem? To nie wiem. Jasne. Czyli to jest taka główna różnica, którą tak na pierwszy rzut oka od razu zobaczyłeś, tak? Że gdzieś my się mamy większą spinkę, jakoś gdzieś tutaj dusimy w sobie, a tam jest to spuszczenie powietrza. Tak, no ale my mamy większą spinkę, dlatego że też dowozimy. W sensie jesteśmy w stanie zadbać o to, żeby nasze słowo było ważne. Czy Włosi nie są honorowi? Myślę, że nie dotrzymują słowa. Czyli nie są. Nie dotrzymują słowa, ale to jest też związane z kulturą i musimy się tego nauczyć. Mm-hmm. Jeżeli umawiam się z Włochem, że dzisiaj o 19 się spotkamy, on mówi okej, przychodzę do niego, dzwonię o 19, gdzie ty jesteś, ale mi nie potwierdziłeś. Aha. Więc ja już jestem gdzieś indziej. Albo ja ci nie potwierdziłem, więc ja już jestem gdzieś indziej, tak? Bo powinienem godzinę wcześniej jeszcze raz zadzwonić się, spytać, czy faktycznie to spotkanie dojdzie do skutku. Tak. No i dużo jest takich elementów zaskoczenia, gdzie ja już myślałem, że będzie wszystko okej, jesteśmy gotowi, ale to jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze tutaj trzeba kawę wypić, jeszcze coś innego zrobić, tu jeszcze jakiś papier podpisać i okazuje się, że tych przeciwności, tej biurokracji jest tyle, że po tym człowiekowi się odechciewa robić to, co chciał zrobić bardzo szybko, co na przykład w Polsce nie byłoby problemu załatwienia w ciągu 15 minut. Czyli paradoksalnie w niektórych sytuacjach widziałeś więcej i bardziej uciążliwią biurokrację we Włoszech niż w Polsce. No zdecydowanie. No też słyszałem, że Włosi nie trzymają swoich pieniędzy na przykład w bankach, bo co nowy rząd, to jakiś bank upada. Więc też to są takie powiedzenia między Polakami i Włochami, no ale coś w tym jest i z jednej strony jest nieufność do biurokracji, a z drugiej strony jest bardzo mocna ta biurokracja. Aha. Czyli co, po powrocie z Włoch gdzieś patrzysz na Polskę, myślisz sobie, to chyba nie jest tak źle, jak można by pomyśleć. No ja bardzo doceniam Polskę i to, co widzimy, chociażby ilość śmietników na ulicach i to, że są to miasta czyste. Śmietników u nich, nie u nas. U nas. U nas, tak? W sensie takim, że idę sobie po ulicy i mogę w każdej chwili papierek wyrzucić. A, w tym sensie, że tam nie ma gdzie wrzucić papierka we Włoszech. A tam są na przykład śmietniki, no w związku też z infrastrukturą i z pewnymi zaniedbaniami organizacyjnymi. Tam są śmietniki duże, śmierdzące, które ustawiane są przy restauracji na przykład, ale ten wywóz nie jest regularny i piętrzą się te śmiecie i jest z tym problem. A czyli nawet taka już codzienność, tak? Taka organoleptyczna Polska, że tutaj nie śmierdzi, nie ma śmieci pod nogami i tak dalej, to jest też na plus Polski. No to są zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, tak? Jasne. Dobrze, czyli z ziemi włoskiej do Polski, tak? Tutaj mówimy sobie, no narzekamy na administrację, na biurokrację, na urzędników, ale spróbujcie, kochani, załatwić coś we Włoszech, wróćcie do Polski i powiecie, może nie jest to Szwajcaria, ale naprawdę nie jest najgorzej. No, w Szwajcarii nie byłem, nie jestem w stanie porównać, ale doceńmy to, że mamy na przykład jeden z najnowocześniejszych na świecie systemów bankowych, a we Włoszech na przykład są bankomaty, w których można zrealizować czek.
myśmy przeskoczyli pewne etapy rozwoju bankowości. No tak, myśmy skoczyli od razu do kart kredytowych, do kart bankomatowych, a ominął nas... Za to w Polsce mamy bardzo dużą ilość wydanych kart na osoby, tak? Co jest ewenementem w skali światowej. Więc też trzeba na to zwrócić uwagę. Jasne. Jak nas widzą we Włoszech? Coraz bardziej nas poznają i doceniają i coraz... Już inaczej zaczynają patrzeć na Polskę pod kątem, no, to już nie jest kraj, w którym chodzą niedźwiedzie polarne. Tak myśleli kiedyś. Tak myśleli, tak niektórzy myślą do tej pory, ale to jest kraj z pewnymi perspektywami, z dobrze rozwijającą się gospodarką, z czystymi ulicami, z tym, że są w Warszawie na przykład wieżowce, które powstają jeden za drugim. I z tym, że jest to nowoczesny kraj i w pewnym sensie nowoczesniejszy mentalnie niż we Włoszech. Nowocześniejszy mentalnie. Co można myśli? Bo to intrygujące, co powiedziałeś. We Włoszech jest bardzo dużo różnych tradycyjnych form. W sensie jest bardzo duże przywiązanie do tradycji i nie zawsze ta tradycja jest, idzie w parze z rozwojem technologii. I chociażby no, to przywiązanie do czeków, przywiązanie do płatności gotówkowych jest bardzo mocne, bo pewnych rzeczy nie da się załatwić kartą. U nas no, masz kartę, możesz za wszystko zapłacić. Tak, 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 okej, okay, okej. Okay. Czyli ta tradycja, w sensie też takim praktyczna tradycja, taka szczeki, gotówka, takie rzeczy, gdy w Polsce, czyli mówi, że w Polsce ułatwia robienie biznesu to, że jesteśmy bardziej nastawieni na obrót bezgotówkowy. W pewnym sensie tak, tak. No, chociażby też nasze działania kawiarza są oparte o to, że mamy machiny kawiarza, specjalne wyspy kawowe, których tylko akceptujemy płatność kartą. Bo obsługa gotówki byłaby zbyt droga dla nas. Znaczy to też, może to jest ryzykowna teza, ale czy my nie jesteśmy uczciwsi od Włochów? Jeżeli my jesteśmy gotowi na wszystkie transakcje bezgotówkowe, to znaczy, że nie mam nic do ukrycia. No jeżeli ktoś się upiera, że to musi być gotówka, że on jeżeli bezgotówkowo, to gdzieś tam jest taka teza, czy on aby nie chce gdzieś tam w cieniu pozostawić część pieniędzy. Nie chciałbym się wypowiadać na temat uczciwości całego narodu, dlatego może nie będę komentował tego. No wiadomo, my też mamy pewne doświadczenie komunizmu, gdzie Polak musiał kombinować, Polak potrafi i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że tamten naród też jest wysoko adaptacyjny. Wysoko adaptacyjny, aha. Czy to ja wróciłem ze Szwajcarii w 2008 roku. Od tego czasu prowadzę działalność gospodarczą, czyli to już 11 lat. Przez pierwsze 4 lata w 100% swój czas konsultingowy sprzedawałem Szwajcarom. W związku z tym nie była to taka razowa walka na rynku. Potem od 2013 już jest. No i ci powiem, że nie miałem przez ten czas takiej sytuacji, żeby ktoś mi powiedział: panie Bernardzie, ale to bez faktury zróbmy. Panie Bernardzie, rozliczmy się w gotówce. Prawda? Mówię, no to będzie kosztować tyle, a tyle plus VAT. Dobrze, proszę mi fakturę wysłać, zapłacimy. Przez te wszystkie lata jedyną sytuacją, gdzie ktoś próbował coś załatwić na szaro, to był facet, który do mnie samochód kupował. Mówi: panie Bernardzie, wpiszmy na umowę inną kwotę. Ja mówię: ale po co? No wie pan co, bo to będzie różnica w podatku. Ja mówię: nie, proszę pana. Ja wpisuję tyle, co jest. Notabene, z tym się wiąże niezwykła historia, bo wpisaliśmy taką kwotę faktycznie, jaka miała być i przy rozliczaniu pieniędzy nastąpiła pomyłka. Ja źle policzyłem pieniądze. Wziąłem za mało pieniędzy i poszedłem na komisariat. Mówię: panowie, no co robić, nie? No wziąłem za mało pieniędzy. Mówię: tutaj no nagło zliczyłem. Mówię: a ile pan w umowę wpisał? Ja mówię: tyle, co powinno być. No tak, no to panu ten człowiek panu pieniądze na pewno odda, skoro taka sytuacja była, i faktycznie mi oddał. Gdybym poszedł na tą pokusę i się zgodził na wpisanie mniej, to bym powiedział: no proszę pana, ale co pan chce? No przecież no, tyle panu dałem, co było na umowie, albo nawet dałem panu więcej, co było na umowie. Także jak mieszkałem za granicą, to gdzieś tam słyszałem, szczególnie od Anglosasów, takie właśnie opinie o Polakach: a Polacy to tacy, co lubią gdzieś tam na bok i tak dalej. Powiem ci, że odkąd mieszkam w Polsce, to uważam, że interesy robi się tutaj, jeśli chodzi o rozliczenie finansowe, o fakturowanie i tak dalej, przynajmniej z mojego doświadczenia wynika, naprawdę na wysokim standardzie. Też to potwierdzam, aczkolwiek też
spotkałem wcześniej wiele takich przypadków, gdzie jednak pewne rzeczy trzeba, no, rozliczali ludzie poza, poza fakturami. No, jest teraz zacieśnienie tych właśnie kontroli VAT i tak dalej. Te wszystkie rzeczy są wprowadzane, więc ja myślę, że tutaj już nie ma pola do możliwości jakiegoś kombinowania. Nie? We Włoszech jeszcze jest. No. Ja też ostatnio jakieś widziałem wynik jakiegoś eksperymentu społecznego, gdzie zostawiano portfel w miejscu publicznym w różnych krajach. No i liczono, ile osób zwróci z zawartością, bez zawartości. Polska wypadła rewelacyjnie. My byśmy w tym, no to badanie było niereprezentatywne, prawda? Można powiedzieć, dobra, ktoś sobie taką zabawę zrobił, ale to też daje do myślenia. Ja myślę, że my czasami się nie doceniamy w tym, na ile myśmy zrobili postęp przez te kilkadziesiąt ostatnich lat, jeśli chodzi właśnie o uczciwe relacje, o bycie w porządku wobec siebie. Przecież no, jesteśmy w podobnym wieku, no, pamiętamy z naszego dzieciństwa lata komuny, to było dalekie od uczciwych relacji. Ale był pewien kręgosłup moralny, który w dużej mierze jest zachowany. W innych krajach no jednak mniejszy wpływ religii, mniejszy wpływ etyki i te relacje były bardzo mocno takie, no, wolna amerykanka, taki po prostu dziki zachód w pewnym sensie biznesowym, no, mógł spowodować takie rzeczy. Tak? No i też walka o przetrwanie, bo też ja nie wiem, gdzie był ten eksperyment robiony, no ale to był robiony na ulicy, tak? Na tej ulicy są różni ludzie, którzy mają różne potrzeby. I dla kogoś mogła to być bardzo fajna okazja do podbudowania budżetu domowego, a dla kogoś na przykład przeżycie kilku kolejnych dni, więc ja też tego nie oceniam. W prawie rzymskim, jeżeli ktoś ukradnie chleb, to nie może być za to skazany, tak? Czy cały czas obowiązuje? Tak mi się wydaje. Bo jak ja byłem studentem, to jeździłem po Europie autostopem. I kiedyś nocowałem w Paryżu pod wieżą Eiffla. Ja po prostu usiadłem sobie na ławce, podeszli do mnie wieczorem moi rówieśnicy, którzy mieszkali na ulicy. I mówią, słuchaj, jak chcesz spać, to możesz spać tutaj pod wieżą Eiffla. Pytają się, czy coś jadłeś. Ja mówię, no tam coś po drodze jadłem. Bo wiesz, jak pójdziesz do supermarketu, zabierzesz z półki jakieś jedzenie i staniesz przy kasie i tam to będziesz jadł, to oni ci nic nie zrobią. Nie wolno po prostu ciebie ukarać, jeżeli ty jesteś głodny i ty będziesz jadł. Więc mówi, to jak ty jesteś głodny, to idź do sklepu sobie coś zjedz, tak? Ja tego nie zrobiłem, bo jakoś tak mi było głupio coś takiego zrobić, ale to gdzieś się wpisuje to, o czym ty mówisz. To nie wiedziałem, że są takie możliwości w praktyce. Ja też nie wiem, ja słyszałem o tym, od tych ludzi, że to było, wiesz, no ja mam 49 lat, to było ponad ćwierć wieku temu, ale tak było. Tak było we Francji. Bardzo dobra kawa, to znaczy tutaj, rzecz jasna, trudno być obiektywnym, skoro jesteś sponsorem i partnerem naszego przedsięwzięcia, ale lubię twoją kawę. Ja ją zwykle po prostu sobie kupuję, jak u was jestem w Lublinie, poza tymi paczkami, które dostałem od ciebie w prezencie. Czy to można jakoś inaczej kupić? Przez internet można kupić? No tak, mamy sklep internetowy u kawiarza.pl. Tam wystawiamy nasze kawy, szczególnie te świeżo palone, które są do nabycia przez internet. No i mamy też sieć naszych punktów dystrybucyjnych. Zazwyczaj są to sklepy z żywnością jakościową, dobrze dobraną. Są to produkty ekologiczne, produkty naturalne i tam też można kawiarza znaleźć. I tutaj taka prośba, bo wiele osób chce kupić nasze kawy, ma swój ulubiony sklep ze zdrową żywnością, w którym nie ma naszej kawy. Oczywiście można taki sklep zgłosić, my się z nim skontaktujemy i postaramy się, aby w waszych okolicach też nasza kawa była. Czy powiem ci szczerze, no, dla mnie to nie ma znaczenia, żeby w lokalnym sklepie ta kawa była, bo dla mnie miało znaczenie, żeby tą kawę skosztować. Jeden czy drugi raz byłem na jakimś evencie, gdzie mieliście wasze stoisko, skosztowałem tą kawę, zresztą też jak byłem w waszym biurze w Lublinie, to skosztowałem i już wiedziałem, że ta kawa mi smakuje, więc dla mnie jest nawet wygodnie, żeby mi to kurier po prostu przysłał. Teraz jak wiem, że można też przez kuriera, bo ja tak zwykle sobie łączyłem gdzieś wyjazdy do Lublina z tym, żeby tam wpaść do was po prostu i zakupić kawę. Jaka jest przyszłość kawy? To się będzie rozwijać? Wszystko na to wskazuje, że wartość rynku kawowego będzie wzrastała o około 8% rocznie. Nie wiem do którego momentu, myślę, że przez najbliższe 5-10 lat na pewno.
Już w tym momencie producenci kawy nie nadążają z produkcją, bo takie jest zapotrzebowanie. Popyt jest dużo wyższy niż podaż. Oczywiście są kawy różne. Można nazwać to kawą rozpuszczalną, aczkolwiek mało ma to wspólnego z kawą. Są kawy mielone, takie różne mieszanki, nie wiadomo co tam jest, znanych marek, które się mocno wybiły. Są też kawy tych samych marek, ale w ziarnach, ale są też porządne kawy z lokalnych palarni, świeżo palone, z wybranych mieszanek czy tych singli speciality. I widzę, że ten rynek się powiększa na kawy premium, na te kawy z lokalnych palarni, bo Polacy są coraz bardziej świadomi tego, że kawa ma swoje źródło, ma swoją odmianę, mają po prostu większą wiedzę na temat kawy. No, myślę, że jesteśmy, tak można powiedzieć, pozytywnie zepsuci, bo jeżeli byś mnie zapytał, nie wiem, w latach 90., czy się chce napić kawy, no to cokolwiek byś mi wlał, co zawiera kofeinę, to bym ci podziękował za kawę. A teraz byliśmy chyba z tydzień temu z żoną na wycieczce. No i przewodnik nas oprowadzał bez chwili wytchnienia. Ja mówię, kochani, wiesz co, ja skoczę może po kawę. I poszedłem do jednego jakiegoś tam franczyzowego sklepiku małego, gdzie stoi automat do kawy, mieli tą kawę, prawda? No, kupiłem tą kawę, żeśmy z żoną zrobili po łyku tej kawy i po prostu wyrzuciliśmy ten kubek. Nie byliśmy w stanie tego wypić. Nie wiem, czy mieli. No, brzmiał, jakby mieli. Albo po prostu podawanie kolejnego proszku. Aha. Do wody, tak? Mm-hmm, bo często są to jakieś syntetyzowane proszki, które mają przypominać kawę. Nie, no to był taki, dlatego się po tą kawę zdecydowałem, że no, tam były ziarna i to był taki ekspres, który mielił, tylko to, co on tam mielił, to ja bym nie chciał tego w domu mielić. Także chcę przez to powiedzieć, że ja na własnym przykładzie obserwuję tą ewolucję, o której mówisz, że jak to powiedziałem, jesteśmy pozytywnie zepsuci, czyli że jak doświadczyliśmy już lepszej kawy, no to, to już tak no, nie ma powodu, żeby pić słabą. Znaczy ja się wolę wody napić, niż byle jaką kawę pić. No, też mamy takie powiedzenie, że szkoda życia na picie kiepskiej kawy. Tak? Więc szkoda życia, naprawdę. Aha, jasne. Ile kaw dziennie pijesz? To skomplikowane pytanie, w zależności od potrzeb, ale myślę, że tak od 3 do 6 kaw dziennie. Czy po włosku? Tak, espresso czy kafe. Tak, ja pracując z Włochami, to pamiętam, że to w zasadzie było policzalne, jak oni te kawy wypijali. Jak się pojawiali rano, to jeżeli nie zjadł śniadania, to sobie wypił cappuccino. Potem koło godziny 11 była przerwa kawowa, więc wtedy zwykle espresso. Niektórzy ewentualnie sobie mieszali z wodą, ale to raczej liniwości się z nich śmiali, że to po amerykańsku. Potem po lunchu espresso, potem koło 16 kawa. I po kolacji kawa. Także to w zasadzie, jakbym zapytał Włocha, ile kaw dziennie pije, tam jak on by nie wiedział, to ja bym mu powiedział i on by pewno potwierdził, tak? Bo to zwykle tyle. No chyba, że jeszcze jakąś tam dodatkową. Czy to nie wpływa źle na zdrowie? Z tego, co wszelkie, które do tej pory czytałem, doniesienia lekarzy, naukowców wskazują, kawa raczej polepsza zdrowie, polepsza pewne... Mhm. No, przede wszystkim ta kofeina zwiększa naszą aktywność i też taką ocenę sytuacji i tak dalej. Aha. Pamiętam wczoraj, jak miałem przygotować kawę, pytałem cię, no, czy zrobić w takiej kawiarce włoskiej, czy w ekspresie. A ty mówisz, ale jaki masz młynek? Ci pokazałem mój młynek. Mówię, nie, to w twoim ekspresie jest dużo lepszy młynek. Słuchaj, co jest z tymi młynkami do kawy? Czemu młynek ma takie duże znaczenie? Dlatego, że do rodzaju parzenia kawy jest istotny rodzaj mielenia. I inne mielenie jest do ekspresu kolbowego, inne mielenie do ekspresu automatycznego, inne do kawiarki. Ta grubość ziarna ma znaczenie. Ma znaczenie w przepływie tej wody gorącej, w ciśnieniu. Znaczy ciśnienie, jeżeli jest na przykład 9 atmosfer, no to ono musi przechodzić przez odpowiednie mielenie, tak? Mhm. Przez odpowiednią zbitą taką tabletkę kawową, tak? Mhm.
I jak przejdzie przez tą tabletkę, to ona musi mieć swoją konsystencję, ona musi być o odpowiedniej twardości, miękkości i tak dalej. To są wszystko rzeczy, które bariści na całym świecie przestrzegają. To są pewne standardy. To tak jak mówiliśmy wcześniej, to są między innymi standardy Espresso Italiano, które zostały dla lepszego rozumienia kawy wprowadzone. I tak oczywiście można sobie wziąć taką parzochę Classic, tak, gdzie sobie zalewamy. Taka też często to jest kawa po polsku, ale można pójść według specjalnych wytycznych 25 gramów kawy, 9 atmosfer i tak dalej, i tak dalej. I zrobić po prostu taką kawę, no, którą będzie się smakowało. Tak? Czyli to powinien mieć różne młynki do różnego rodzaju zaparzenia kawy, to już zaczyna trącić o jakieś fanaberie. Młynek profesjonalny ma różne rodzaje, można ustawiać mielenie. I tam się właśnie ustawia albo mielenie pod kawiarkę, albo mielenie pod ekspres ciśnieniowy, albo pod kolbowy. A to nie jest taki młynek, jak gdzieś tam był u mojej babci, czyli z tą blaszką taką, która mtnie. To nie o takim młynku mówimy. No takim nie, ale nawet na zwykłym młynku jakaś tam forma regulacji jest. Aha, można próbować. Czyli to kawa to nie tylko ziarna, to nie tylko ekspres, ale to też młynek, tak? Trzeba się nad młynkiem zastanowić. No jest, no właśnie te etapy, tak? Palenie, mielenie, parzenie. To jest, my uznajemy zasady trzech świeżości. Świeżo palone, świeżo mielone, świeżo parzone. A to dlatego, jak byłem u was w biurze i chciałem kupić kawę, wziąłem jakąś jedną z półki, a pani Ola mówi, nie, panie Bernardzie, tutaj mam świeżo paloną. No właśnie. Okej, rozumiem. A też mi mówiłeś, że wy dbacie o to, żeby zawsze klientowi dostarczać, żeby najdłużej 2 miesiące było od palenia, tak? Tak, od palenia. Jak dostarczasz kawę. Znaczy, kawa też nie może być zbyt świeża, bo ona musi się wygazować. Po paleniu ona musi troszeczkę odczekać, więc to nie można od razu wziąć jeszcze ciepło, tak? Ona musi swoje odleżeć, wygazować się i wtedy będzie najlepsze. Nigdy nie zwracam uwagi na to. Jak nas w sklepie, tak? Biorę z półki termin przydatności, tak? Ona rozumie, że taka kawa w sklepie to i rok może, tak? Leżeć tam, tak? No, często do 2 lat. Do 2 lat, aha. Tak. My staramy się, żeby do 2 miesięcy była na półkach. Kurczę, a to pouczające. Rozmowa z tobą jest pouczająca. Myślę, że też dla naszych znajomych i widzów, bo to takie rzeczy mówisz, co pewnie dla ciebie są chlebem powszednim, bo to już od ilu lat robisz kawiarze? No kawa jest tak naprawdę świeżą inicjatywą, bo to tak od 2 lat. Świeżą, do 2 lat to już jest kawał startupu. No, znaczy jako marka, tak, bo najpierw działaliśmy w ramach agencji reklamowej, dopiero od maja tamtego roku jest spółką, jest już powiedzmy startupem, tak? Spółką akcyjną. Spółką akcyjną. Czyli co, można zostać akcjonariuszem? Można zostać. A rozumiem, ty mówisz, że nie można o tym dużo mówić, bo tam jakiś proces, coś trwa i tak dalej, tylko możemy puścić oko i powiedzieć, można zostać akcjonariuszem, tak? Dobra, to żeby tutaj koledzy z KNF-u nie zadawali nam trudnych pytań, to nie będziemy więcej mówić, ale rozumiem, że tutaj to jest rozwojowy temat. Tak, tak. Kiedy będziemy mogli o tym temacie porozmawiać? Okej, okay, to też. Też nie mogę o tym powiedzieć dobra, kiedy. Dobra, jasne. Aha, byłoby to pewne sugerowanie. Tak. No ale tak między linijkami mówimy, że na szerokie wody wypływa kawiarz, tak? Że jest to dzieło z dużą wizją. Jest to pewien model biznesowy zweryfikowany w lokalnym środowisku, który ma szansę na ekspansję. Do tej ekspansji potrzebuje partnerów biznesowych. Jeżeli ktoś chciałby zostać takim partnerem, zapraszam do kontaktu ze mną. Jasne. Dobrze. Dobrze, Piotrze, myślę, że to już czas zwijać żagle, bo już rozmawiamy chyba z dobre 40 kilka minut. Moglibyśmy tak rozmawiać pewno i wiele godzin, ale nie wiem, czy nasi widzowie mają tyle czasu, żeby z nami pobyć. Także dziękuję ci serdecznie. Dziękuję ci po pierwsze za to, że jesteś dobrym duchem całej serii rozmów przy kawie, bo ja wymyśliłem pomysł rozmowy przy kawie, a ty tutaj szybko mówisz, słuchaj, no jak masz rozmowy przy kawie, no to rób te rozmowy przy mojej kawie. Bardzo, bardzo miłe było. Także ci serdecznie dziękuję. No i świetnie, że mieliśmy okazję, żeby porozmawiać. Wszystkiego dobrego, Piotrze. A ja ci dziękuję za to, że mnie namówiłeś, bo jesteś pierwszą osobą, która chciała zrobić wywiad. Namówiła mnie do tego i popchnęła do tego, żebym po prostu wystąpił publicznie. Zazwyczaj tego nie robię. Nie chcę tego robić, bardzo się z tym stresuję. Taka rozmowa z tobą dla mnie była bardzo dużym
przeżyciem, chociaż tego nie widać po mnie, albo tak mi się tylko wydaje, ale no wiem, że to jest potrzebne, robi to dlatego dla dobra firmy i chciałbym po prostu przekazać jak najwięcej informacji o tym, co robię. I dziękuję też, że zauważyłeś mnie i zaprosiłeś do tego, żebym tutaj był. No bo to jest taki paradoks. Osoby, które mają bardzo silny charakter, o których możemy się wiele uczyć, zwykle mówią, ale co ja tam będę opowiadał, mnie nie zapraszaj. Natomiast trudno się opędzić od osób, które mają ochotę wiele powiedzieć, ale mają niewiele do powiedzenia. Jeszcze raz dzięki, Piotrze. Dzięki.